Cześć, dzień dobry, siemano, witamy Was w La Casa de Futbol. La Casa to jest ten człon taki hiszpański. Tutaj dlatego mamy na tym krzesełku pewnego jegomościa, który nazywa się... Tomasz Świąkała. I na tym drugim krzesełku jest człowiek od tej części de futbol, czyli Andrzej Twarowski. Będziemy rozmawiać La Casa de Futbol, trochę będziemy rozmawiać o kasie, prawda? Bo kasa w piłce często przekłada się na sukcesy, ale też będziemy rozmawiać o futbolu właśnie, czyli taki piłkarski dom. Tematy będą różne, dużo będzie pewnie o La Liga, dużo będzie o Premier League, ale też nie będziemy zapominać o innych tematach, nie wiem, o Bundeslidze czasem, niekiedy może o włoskim calcio. Mamy tutaj na stole dwie zalakowane koperty i za chwilę dowiemy się, na jaki temat, panie Tomku, dzisiaj będziemy rozmawiać. Był kiedyś taki program Wielka Gra, tam też się losowało... Absolutnie tych tematów nie znamy, trzeba dodać. Nie znamy, tak. Ja proponuję... Muszę się zastanowić, którą... Może tę z góry kopertę. Proszę bardzo. Tak? Uwaga, teraz komisyjnie. Jest tutaj komisja w składzie trzyosobowym. Dwie kobiety i mężczyzna. Także pełen parytet. No nie pełen parytet, właśnie powinno być po 50%. I otwieramy. I co my tutaj... Ulala. Proszę bardzo. Kto wygrałby starcie czerwonych latarni Premier League i La Ligi? Norwich kontra Leganes. I co pan o tym myśli? Zależy, kto byłby tą czerwoną latarnią La Liga. Jeśli Leganes, to wygrałoby Norwich. Jeśli Espanyol byłby tą czerwoną latarnią, to postawiłbym na ekipę prowadzoną przez Abelardo. Leganes straciło teraz swojego najlepszego piłkarza, Youssef En-Nesyri, 20 milionów euro do Sevilli. No i wydaje się, że trudno będzie takiego piłkarza zastąpić, mimo że Javier Aguirre, duże nazwisko, wykonało tam ostatnio świetną pracę na Estadio Butarque. I niestety ja tutaj się z panem zgadzam. Bo też mi się wydaje, że Norwich byłoby górą, bo nawet patrzę sobie na napastników. Z jednej strony masz Bright White'a, a z drugiej strony masz Pukiego. No to Puki jest zdecydowanie lepszy. Nawet patrząc na ten poprzedni sezon, bo oni obaj grali w Championship, to Puki napukał tych bramek 20-29, a Bright White'owi nie wiem, czy tam koło 10. Koło 10. Bright White miał bardzo dobry początek. Ale myślę, że Leganes, podstawowy błąd tej drużyny, to jest pozbycie się trenera, prawda? Bo jednak te mniejsze kluby, które gdzieś tam przedzierają się z tych trzecich lig do drugich lig, potem czasem z tej drugiej awansują do ekstraklasy, to zazwyczaj to jest taka historia, że jest jeden człowiek, który prowadzi ten klub przez te wszystkie sezony. To dobry przykład to jest Getafe teraz, tak? Bo Getafe też zaczynał trener Bordalas, tak, dobrze jest. Mówię, trener Bordalas zaczynał od trzeciej ligi, a za chwilę jeszcze może być... Tutaj trener Garitano w Leganes rozstanie i on poszedł sobie do... Tak, trener Garitano przeszedł drogę z Segunda B do Segunda, z Segunda do Primera, utrzymanie, bardzo pozytywny wynik w Copa del Rey, kolejne utrzymanie, no i później skończyło się na odejściu tego trenera do Realu Sociedad i okazało się, że Asier Garitano to jest super trener do drużyn, które mają grać w stylu Norwich bardziej, czyli niekoniecznie w stylu hiszpańskim. Myślę, że gdyby Asier Garitano do dzisiaj prowadził Leganes, to nie byłoby problemu ani z utrzymaniem, ani z pokonaniem ekipy Pukiego. A widzisz, ja się zastanawiam, czy, bo ty powiedziałeś, że ten styl Norwich, a mi się wydaje, że ten styl Norwich akurat, to jest taki zbliżony do hiszpańskiego, prawda? Bo Daniel Farke, on się wywodzi z tej szkoły Guardioli, potem pracował z Tuchelem. Ja myślałem, że on się spotkał z Jurgenem Kloppem, ale okazało się, że oni się rozminęli. To mnie niepokoi w przypadku Leganes i tego sezonu, prawda? Ten przydomek, bo to jest niebezpieczne w futbolu, prawda? Jeżeli przydomek to są, przypomnij mi, ogórki. No właśnie, to wiemy, że u nas czasem te ogórki to mają taką nie najlepszą konotację, jeśli chodzi o Hiszpanie nie mają takiej konotacji. Nie mają takiej konotacji. Absolutnie nie. Tak? Bo to się wzięło z tego, że to jest... plantacja ogórków. Tak, pod Madrytem i oni zaopatrywali cały Madryt. Nie chodzi tutaj o pozyskiwanie w ogórki. Tak. Ogórków. I jeszcze z tego, co wiem, to takim najsłynniejszym piłkarzem, który grał w Leganes, był Samuel Eto'o. Ale to on wtedy miał chyba tam 16, tak, to dawno, 16 dawno 17, temu. 17 lat. A innym wielkim nazwiskiem, które niestety miało ostatnio gigantyczne problemy z kontuzjami, jest Aleksander Szymanowski. Tak więc polskie nazwisko, zawodnik także, który może kojarzyć się w Polsce właśnie z Leganes. Gdyby nie kontuzje, myślę, że wybiłby się po prostu z tego klubu do jakiejś ekipy na poziomie Getafe. Ale ogólnie wydaje mi się, że i jedni, i drudzy spadną ze swoich lig. Muszę wam powiedzieć, że miałem taką sytuację, że po chyba pierwszej połowie pierwszego meczu Norwich w tym sezonie, to było na Anfield, napisałem, że Norwich to nie ma szans, oni spadną. No i tam oczywiście burza na Twitterze, co ty wygadujesz. A ja sobie pomyślałem, że właśnie jakby tym sposobem, poprzez taką ładną grę wielopodaniową, bo tak chce grać Daniel Farke,
to nie ma szans. To oni się po prostu tam zniszczą, zamiotą. Ja im kibicuję, oni mieli jeden piękny dzień, czyli wygrali u siebie. Leganes nie miał takiego dnia w tym sezonie, bo wygrało Norwich u siebie 3-2 z Manchesterem City Pepa Guardioli, powiedział Daniel Farke, on po prostu był w siódmym niebie, powiedział, że dzisiaj pokonałem trenerskiego geniusza, czyli Pepa Guardiola. Ale Norwich miało swój wielki moment, bo Leganes takiego nie miało w swojej historii, w europejskich pucharach. Akurat tak się składa, że wtedy ja gdzieś tam sprzątałem na targu w Anglii i te mecze jeszcze nie były w kodowanych telewizjach, to było chyba BBC i Norwich grało z Bayernem Monachium i wyobraźcie sobie, że Norwich tak wygrało w Monachium 2-1, u siebie 1-1, przeszli do następnej rundy i dopiero padli na Interze Mediolan, ale to był taki Inter Mediolan konkretny, no bo tam między innymi grał Denis Bergkamp, może on nie miał jakiegoś najlepszego czasu w swojej karierze w Mediolanie, no akurat z Norwich to było widać, że to kawał piłkarza i kilku niezłym, Leganes może się pochwalić, jakimś takimi zawodnikami, którzy zaszli daleko, wysoko. Nie było tam takich gigantycznych nazwisk. Największym tak naprawdę jest Asier Garitano. Bardzo chwalone są władze tego klubu za to, że udało się ten klub w ogóle umieścić na mapie Primera Divisiona. Przypominam sobie wypowiedzi chociażby takiego zawodnika jak Gabriel, Brazylijczyk, który zasłynął między innymi ze strzelania bramek z kilkudziesięciu metrów, który wybił się do Benfiki. I to był piłkarz, który chyba najlepiej podsumował tę sytuację Leganes przed awansem do Primera Division. To znaczy zawodnicy podpisujący kontrakt z tym klubem najpierw musieli sięgnąć po telefon, odpalić Google Maps i sprawdzić, co to w ogóle jest Leganes, gdzie to leży, czy to faktycznie jest Hiszpania, a nie inny kraj. No i faktycznie tak to wyglądało, natomiast w pewnym momencie nawet Leganes interesowało się Pawłem Wszołkiem, ponieważ nie był to klub mogący ściągnąć jakieś gigantyczne gwiazdy. Ktoś nie interesował Pawłem Wszołkiem. Chelsea między innymi, no oczywiście w tej rywalizacji ogórki niestety byłyby skazane na porażkę, natomiast tam wielkich nazwisk nie było i zawsze siłą tego Leganes, to jest banał, ale siłą tego Leganes zawsze był po prostu kolektyw, a w ostatnich miesiącach Youssef En-Nesyri. To był jedyny zawodnik, który był w stanie tam przełamać jakoś schemat, zrobić coś z niczego. No i poniekąd za potencjał został kupiony przez Monchiego. No jeśli Monchi kogoś kupuje za 20 milionów euro, Monchi będąc dyrektorem sportowym Sevilli, a nie Romy, bo to trzeba podkreślić, to znaczy, że mówimy o piłkarzu, który zasługuje na duży kredyt zaufania. No i En-Nesyri już po transferze do Sevilli miał po wejściach na boisko chyba z 6 okazji. Wszystkie oczywiście zmarnował, bo to jest jego cecha rozpoznawcza, że marnuje generalnie te sytuacje, natomiast do nich dochodzi. I teraz takiego piłkarza może właśnie ekipie Lega brakować. Dobra, czyli w jednej kwestii jesteśmy zgodni, tak? Że Norwich miałoby szansę utrzymać się w La Liga, tak? Leganes by spadło z Premier League, ale gdyby doszło na przykład do meczu Norwich Leganes, to chyba też Norwich by wygrało, tak? Tak sądzę, no. Tak sądzę. Myślę, że tutaj kluczowy byłby po prostu transfer En-Nesyriego, bo teraz na przykład widzimy taką sytuację, jak zbroi się bezpośredni rywal Leganes, czyli Espanyol. To są te dwie ekipy, które będą z pewnością rywalizować o pozostanie w La Liga. Leganes traci piłkarza za 20 milionów euro, a Espanyol kupuje piłkarza za 20 milionów euro. Raula de Tomasa z Benfiki, do tego przychodzi Leandro Cabrera z Getafe, do tego Adrien Barba... transfer, prawda? Oczywiście, Adrien Barba z Rayo Vallecano. Wielkie pieniądze wydane przez chińskiego właściciela Espanyolu. Leganes jest klubem skromnym. Ale zarządzanym... fajnie, że Barba trafia do Leganes, prawda? Embarba, tak. Do Espanyolu. Aha, do Espanyolu. Okay. Powiem szczerze, akurat tych zawodników, o których mówiłeś, zupełnie nie znam, ale a propos transferów, to mi naprawdę imponuje, jeśli chodzi o Norwich, że oni tam oglądają każdego funta z dwóch stron. Dlatego, że przed tym sezonem przecież sam awans do Premier League to jest, no tak lekko licząc, nie wiem, 120 milionów funtów, 130 milionów funtów, a oni mają bilans transferowy minus 3 miliony euro. Leganes zrobiło transfer Bright White'a za 9 milionów euro przed tym sezonem, biorąc go z Borą, a w ogóle nie pozwoliło sobie na taką rozrzutność, o ile to jest rozrzutność w tej jakby... Jeszcze jedna ciekawostka. Lidze, która po prostu szasta pieniędzmi na lewo i prawo. Czyli... Mogliby sobie pozwolić na rozrzutność, gdyby kupili jeszcze innego Polaka, którym się interesowali jakiś czas temu. Robert Gumny. To był piłkarz, którego trenerzy Leganes chcieli. Widzieli w nim taką inwestycję na przyszłość i zawodnika, na którym potencjalnie jeszcze można byłoby zarobić. No ale wiemy, że akurat piłkarz Lecha Poznań ma problemy zdrowotne o tyle, że kluby w Europie już wiedzą, że no niestety jest narażony na problemy właśnie ze zdrowiem, z kontuzjami, więc pewnie będzie mu ciężko jakiś taki wielki transfer. No szkoda. Chciałbyś pewnie, co? Żeby bardzo. Robert Gumny... Ja też zobaczyć jakiegokolwiek piłkarza znaczy ja w Liga Sportu. Otóż to. Tylko z Polski, bo jest Sedlar, ale nie. Wiesz co? Dosłownie, nie wiem, 13 godzin wcześniej odpaliłem sobie YouTube'a i wiesz co oglądałem? Oglądałem bramki Jana Urbana z tego meczu na Bernabeu. Osasuna wygrała 3-0.
jaki to był piękny, piękny gole. Chyba gol numer 2, taki z 25 metrów i gol numer 3. Jan Urban, Jacek Ziober, prawda? Tylko, że to były jeszcze te czasy, kiedy mogłeś sobie obejrzeć te bramki, tylko Dariusz Szpakowski mówił tam, proszę Państwa, a teraz przegląd wydarzeń na europejskich boiskach i bach, bach, tam Liga Włoska, Liga Hiszpańska, no a teraz wszystkie mecze tych najważniejszych lig są transmitowane w telewizjach. No dobra, to zamykamy ten temat. Ciekawi jesteśmy Waszych opinii. Właśnie Norwich czy Leganes? Kto wygrałby starcie czerwonych latarni Premier League i La Ligi? Panie Tomku, może Pan teraz otworzy. Wylosowałem dla Pana tę kopertę. Proszę bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję. Duży wybór. Teraz muzyka, prawda? Napięcie rośnie. Proszę bardzo. Tak wygląda to pytanie. Czy Lionel Messi byłby tak samo dobry, grając w deszczowe popołudnie w Stoke? Tu jeszcze trzeba dodać. W zimne deszczowe popołudnie w Stoke, prawda? Czy on byłby w stanie to zrobić? Nie, bez szans. Ja uważam, że... Przepadłby w tej lidze. Ja nie wiem, czy by... Nie wiem, czy by strzelił jakiś... A to tak prowokacyjnie, 8, tak? 8 goli na sezon. No raczej, znaczy gdybym mówił to na serio, to za chwilę wpadłoby tutaj dwóch gości, założyło mi kaftan bezpieczeństwa i mnie odwieźli do szpitala. Cała ta kwestia związana z tym, czy Messi poradziłby sobie w Premier League, jest totalnie jakaś abstrakcyjna, tak? Bo jeżeli facet sobie radził w meczach, nie wiem, Ligi Mistrzów z angielskimi klubami, chyba 32 występy, 24 gole, 9 goli strzelił samemu Arsenalowi, to jak w ogóle można jakby zastanawiać się nad tą kwestią? A ty myślisz, że mógłby mieć jakiekolwiek problem? Jeśli Leo Messi nie ma problemów na przykład w zimne deszczowe popołudnie w Eibar, czyli w takiej miejscowości porównywanej właśnie... A leje, przecież jak otóż to jest takie miejsce, gdzie najczęściej pada deszcz, jeśli chodzi o Primera Division, to spokojnie by sobie poradził. Ja w ogóle, jeśli tak sobie wyobrażam starcia Leo Messiego z takimi typowymi angielskimi zespołami typu Burnley i wyobrażam sobie, jak Leo Messi wchodzi w pojedynki z Jamesem Tarkowskim czy z Benem Mee, no to myślę, że jednak nie byłoby to najtrudniejsze zadanie dla Argentyńczyka, bo po prostu byłby dla tych piłkarzy zbyt szybki. To nie chodzi o to, że ktoś mógłby wygrać pojedynek fizyczny z Leo Messi. Oczywiście, że tak, tylko Leo Messi przewiduje grę doskonale. On fantastycznie czyta grę, jest w stanie przewidzieć to, jak zachowa się rywal i po prostu byłby nie do złapania. Tak, ogólnie możemy to podsumować, że on jest niezły. Że on sobie radzi z piłką przy nodze. Tak, to tak jakbyśmy się zastanawiali, czy nie wiem, czy Al Pacino dźwignie rolę w Barwach Szczęścia, prawda? Albo czy, nie wiem, Justin Timberlake nie zostanie jakoś tak, presja go nie zmiażdży przed występem na scenie podczas Sylwestra w Zakopanem. To myśli są takie, tego typu, można tutaj szukać porównań. Zawsze mnie śmieszą takie dyskusje, bo jestem przekonany, że taka pojawi się w komentarzach, że ten Leo Messi jest taki dobry, ale całe życie grał w Barcelonie, a Pep Guardiola zawsze prowadził wielkie zespoły. Ale po co oni mają zjeżdżać 3 piętra niżej, skoro udowadniali zawsze swoją wartość na tym najwyższym poziomie i nawet Leo Messi przy okazji odpadnięcia Barcelony z Liverpoolem był najlepszym piłkarzem tej drużyny. Leo Messi tam się wyłamywał kompletnie poza ten schemat i tak naprawdę dzisiaj, jeśli dyskutujemy o ewentualnych sukcesach Barcelony, to po prostu jest Leo Messi, no on ciągnie ten zespół i nawet to przegrane spotkanie z Walencją pokazywało, że jeśli ktokolwiek ma wygrywać mecze Barcelonie, no to Leo Messi. Wiesz, ale to aż ten mecz na Mestalla, to aż było przykre, kiedy patrzyłeś na Barcelonę i rzeczywiście tego biednego Leo Messiego, który w każdej sytuacji stara się brać tę piłkę, minąć czterech i oddawać strzał. Ale tutaj moglibyśmy dojechać do całej koncepcji z zatrudnieniem trenera Setiena, bo gdzieś taka była euforia, powrót tiki-taki. Ja się nad czym zastanawiam. Czy jest możliwy powrót do tego sposobu gry Guardioli? Wydaje mi się, że nie. Że właśnie trzeba szukać takich, powiedzmy, strategii pośrednich, to co świetnie wychodziło na przykład Luisowi Enrique z Barceloną. Bo w momencie, w którym nie masz Iniesty i nie masz Xaviego, w moim odczuciu nie będziesz grał tiki-taki. Po prostu nie znajdziesz piłkarzy będących odwzorowaniem tej dwójki. A wydaje mi się, że to były te tryby, które nakręcały cały mechanizm. I to tak ładnie tik-tik-tik-tak, tik-tak-tik-tak, tik-tak-tak-tak-tak-tak.
No zdecydowanie tak, no ale wszyscy kibice Barcelony liczą, że Artur wejdzie w buty Xaviego, co wydaje się nieosiągalne, że Frenkie de Jong zbliży się do poziomu Iniesty, co też raczej wydaje się nieosiągalne i raczej no Quique Setién ma fatalny początek. Ja spodziewałem się, że to będzie dobry trener na początek w Barcelonie, bo on miał świetne początki i w Betisie i w Las Palmas, gdzie te drużyny grały naprawdę w sposób niezwykle efektowny, no a jednak Jonathan Viera jest ciut słabszym piłkarzem na przykład niż Leo Messi. Ciut, ale jednak słabszym. No i w Barcelonie wydawać by się mogło, że jednak będzie mu łatwiej. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę jeden fakt. Ernesto Valverde miał na początku problem, ponieważ stracił Neymara. W meczach z Realem Madryt to Superpuchar nie poradził sobie, natomiast na dłuższą metę znalazł rozwiązanie. Quique Setién musi radzić sobie bez napastnika, bez Luisa Suareza, a w ostatnich tygodniach to Urugwajczyk był obok Leo Messiego najlepszym piłkarzem Barcelony. I dla mnie znamienny jest fakt, że takim najlepszym, jak to mawiają Hiszpanie, socio, takim najlepszym partnerem Leo Messiego na boisku, dzisiaj paradoksalnie jest zawodnik, który teoretycznie zdaniem wielu nie pasuje do Barcelony, czyli Arturo Vidal. Quique Setién powiedział podczas jednej z konferencji, że Arturo Vidal, zobaczymy jak będzie dogadywał się z piłkarzami na boisku, tam chodzi przede wszystkim o tę grę na jeden kontakt, atak pozycyjny i tak dalej, a właśnie potrzebne jest czasem wyjście poza to, czyli przełamanie, zagwarantowanie czegoś zupełnie innego, właśnie takiej intensywności, która może nie do końca pasuje do Barcelony, natomiast wydaje mi się, że władze Barcy zawsze będą jednak szukać takich trenerów właśnie w stylu Guardiola, Quique Setién, później Xavi i że raczej nie zdecydują się na kogoś, kto całkowicie odszedłby od tej filozofii. Nie, ja nie mówię o całkowitym odejściu, ale po prostu musisz szukać jakiejś alternatywnej taktyki, prawda? Nie możesz się zamykać w tym schemacie tysiąca podań, bo to jest stanie, znaczy jest człowiek, który jest w stanie to otworzyć, to jest Pep Guardiola, natomiast kopia zawsze będzie gorsza od oryginału, prawda? Ale jeszcze coś dla kibiców Stołk. Czy uważasz, że, bo tutaj od tego jednak wyszliśmy, zimny, deszczowy wieczór w Stołku. Oni teraz już tam trochę podskoczyli w Championship. Mamy dwóch kibiców Stołk w Polsce. Mamy dla nich chyba dobre wiadomości, prawda? Utrzymają się w Championship, a potem zaczyna się nowy sezon. Mogą awansować do Premier League. Potem może śladem Getafe, europejskie puchary i gdzieś dojdzie do tego starcia. I przyjedzie Leo... albo Asier Garitano, prawda? Który teraz. Garitano. Albo Gajska. No właśnie. Także o. I tym samym zamykamy ten temat, to już wiemy, prawda? Leo Messi odetchnął z ulgą, prawda? Dodałbym jedną rzecz, panie Andrzeju. Jednak poradzę sobie podczas tego wiecznego... Leo Messi jest człowiekiem, który czasami wchodzi na wyższy poziom wtedy, kiedy pojawia się irytacja. Kiedy jest sfrustrowany, kiedy coś go wyjątkowo wkurzy na boisku. Na przykład, albo frustracjon. Na przykład taki Marcelo gdzieś tam wejdzie mu łokciem, uderzy Argentyńczyka, to od razu Leo Messi wrzuca wyższy bieg i wydaje mi się, że tutaj właśnie samo to deszczowe popołudnie mogłoby Argentyńczyka mocno zirytować i chciałby po prostu jak najszybciej to zakończyć. Cała masa była kopert, wszystkie udało nam się otworzyć, Norwich czy Leganes. Czy Messi poradził sobie by w ten zimny, deszczowy wieczór w Stoke? No właśnie, a co wy o tym wszystkim myślicie?